Dzień dobry, Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Twoja przewodniczka i Twoje wsparcie w kwestiach związanych z relacjami, z cielesnością, z seksualnością, kobiecością, z orgazmicznością i z umiejętnością korzystania z potencjału, który żyje w Twoim ciele. Jeśli jesteś kobietą, która mnie słucha i ogląda lub jest po prostu zaciekawiona tym, jak korzystać ze, swoje, ze swojego kobiecego potencjału, zdjąć te przysłowiowe spodnie... I zacząć czuć się kobieco, to pod opisem filmu jest link, w którym możesz zabukować spotkanie ze mną. Konsultacja trwa do 45 minut. Nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje. A obiecuję, masz wtedy moje 100% i pomogę Ci dojść do tego, co na tym etapie jest dla Ciebie potrzebne i konieczne, co warto zrobić. I jeśli wybierzesz proces przy mnie, czy to indywidualny, czy w grupie, którą prowadzę dla kobiet rozkochanych w rozkoszy. Grupa jest nieduża, warsztaty są online, to dajesz mi piękny dar i jestem niezwykle wdzięczna już za sam fakt, że być może wyrażasz zainteresowanie czymś takim. Jeżeli jesteś też zaciekawiona, bądź zaciekawiony, bo to jest, to jest kwestia do wszystkich, to możesz też zapisać się na mój newsletter. Z pierwszej ręki otrzymasz informacje odnośnie do tego, co nowego planuję. A po drugie, to. Ja czasami w mediach społecznościowych nie czuję się zbyt komfortowo, żeby mówić o niektórych rzeczach z obawy przed algorytmem, który mógłby mnie wcisnąć w spam <grym> lub po prostu uznać, że nawołuję do pornografii, co jest nieprawdą. Dlatego, newsletter jest takim dla mnie buforem i przeniesieniem tego, co chciałabym przekazać, w taką bezpieczną przestrzeń dla osób, które są po prostu zaciekawione. Niemniej, przejdę teraz do odcinka. W ostatnim czasie, i to jest przestrzeń naprawdę raptem kilku dni, trzy z moich klientek wspominały na naszych spotkaniach indywidualnych o problemach, które się powtarzały. I te wątpliwości, które z nimi rozwiązywałam, te rady, które im wtedy dawałam, to, to były te wątpliwości, które były moimi dawnymi. One dzięki temu, że zadały mi te pytania, to szczerze mówiąc, przypomniały mi o tym, jakie to było dla mnie dawniej. I te kwestie, bo ufam, że jeżeli to się pojawiło u trzech różnych kobiet w tak krótkim czasie i tematyka była tak bardzo podobna, ja za chwilę do tego przejdę, to to nie jest problem tylko tych trzech kobiet i mi niedawnej. To jest problem powszechny, o którym może wstydzimy się gadać, albo nawet nie wiemy, że możemy zapytać, lub szukamy odpowiedzi tak, jak potrafimy, bo ja też ich szukałam dawniej. Uwaga, oto są te kwestie. Pierwszą to klientka mówi. Nie wiem, czy jestem podniecona. Ja nie czuję podniecenia w moim ciele. To jest bardzo ciekawe. Ja również tam nie, nie wiedziałam, kiedy jestem podniecona. To było bardzo interesujące. Ja jakby no, szukałam jakby takiego powiązania, kiedy ja w zasadzie jestem pewna. <laughs> Druga kwestia to czuję suchość pochwy i bez lubrykantu to ani róż. To też był mój dawny problem. <laughs> I trzecia uwaga, jestem podniecona, wiem, że jestem nabrzmiała, wiem, że jestem mokra, ale te pieszczoty i penetracja kompletnie nie sprawiają mi przyjemności, a wręcz czasem czuję ból. Wszystkie z tych kwestii przerabiałam <grym> na sobie, wszystkie mnie dotyczyły. I jestem tak szczęśliwa, że moje klientki postanowiły podzielić się ze mną tymi pytaniami, tak że mogłam je poprowadzić. I jestem też szczęśliwa, że jeżeli jesteś kobietą, która mnie ogląda i ma podobne problemy, lub jesteś partnerem kobiety, która ma te problemy, to być może to, co teraz przekażę, pomoże Wam, pomoże Tobie. I teraz przejdźmy do rzeczy. Te symptomy, bo to są symptomy to nie jest problem to są symptomy rzeczy, które są ciut głębiej, ale też wynosząc na wierzch, jakby głębiej tego wyzwania. Można się z nią rozprawić i rzeczywiście puścić, tak, żeby to rzeczywiście zaczęło mieć dobry bieg dla Ciebie. Skąd takie rzeczy w ogóle się biorą? tak? Dlaczego nie wiemy, że jesteśmy podniecone? Lub dlaczego wiedząc, że jesteśmy podniecone i mając takie fizyczne dowody tego, tak, na przykład na, no, wewnętrzny wzwód genitaliów, to, że jesteśmy mokre, ale i tak penetracja sprawia jakiś dyskomfort lub jest bardzo sucho i potrzebujemy lubrykantów, Skąd to się bierze? Przede wszystkim z niewiedzy. My nie jesteśmy uczone tego, jak traktować swoje ciało, i z drugiego bardzo ważnego aspektu, który na nas mocarnie wpływa, to jest uwarunkowanie kulturowe. Ubolewam nad tym, ale wszystkie łoknęłyśmy to w jakiś sposób z kulturą, a kultura to nie natura, ok? Że mamy być trochę oddzielone od własnych ciał. Że no, właśnie ten język, jaki moje klientki używały. Ja również takiego języka używałam kiedyś. Nie wiem, że jestem podniecona, jakby co, jakby wiedzenie ma do czucia. Poza tym, że mogłoby być najwyżej takim środkiem do nazywania tych uczuć i bycia przy nich. Tu nie ma co wiedzieć, jakby to jest kwestia, na ile. Jesteśmy obecne przy swoich ciałach, obserwujemy jego pływy, potrzeby, jego zmienność i na ile potrafimy przy tym stać. I otoczyć się opieką i komunikować się właśnie ze swoim ciałem, tak żeby umieć się komunikować ze swoim partnerem czy partnerką. Niektórym kobietom wystarczy naprawdę kilka prostych rad. Ufam, że to wideo też po prostu takim będzie dla ciebie. Niektórym. Jeżeli czują się zachęcone, zaproszone do czegoś, ale jednak mają opór przed tym procesem, odkładają go na później. Może, może też jesteś taką kobietą? Ja byłam. Czułam potworny opór przed wejściem w takie praktyki. Wstyd jakiś i, i nie było mi z tym łatwo, a nawet myślałam sobie, i niektóre kobiety podzielają takie myślenie. Ja po prostu jed, jestem jedną z tych, które no, nie będą się tak czuły. Jedną z tych, które. Nie mają tego przywileju, że będzie tak soczyście i przyjemnie. I to nie jest prawda. Ale jeżeli jesteś jedną z takich kobiet, to tylko jeśli tego pragniesz, tylko jeśli tego chcesz, pomóż sobie poprzez to, że poprosisz kogoś o pomoc i w procesie takiej pomocy i wsparcia, nie wiem, czy to może być taka osoba jak ja, czy to może być ktoś inny, czy proces terapeutyczny, coachingowy, mentoringowy, w tym zakresie cokolwiek wybierzesz, to Wybierz to po prostu. Bo możliwe, że ty sama, będąc w tym, co teraz cię otacza, nawet nie dostrzegasz swojej sytuacji w pełni i nie wiesz, w którą stronę pójść. A opór nie jest od tego, żeby go zwalczać. Opór jest od tego, żeby go poznać i zobaczyć, co pod nim stoi. I wtedy jest łatwiej, obiecuję. Niemniej chciałabym przejść do rozwiązań związanych z tymi wyzwaniami. Jak można sobie pomóc? Pierwszą rzeczą, naprawdę najważniejszą. Jak pytam te klientki, bo ja zadawałam im to pytanie, czy mierzysz sobie czas pomiędzy tym momentem, że nie jestem kompletnie podniecona, a tym mam orgazm? Czy mierzysz sobie czas? Czy wiesz, ile czasu potrzebujesz? Większość z tych klientek powiedziała nie. Nie mierzę, nie wiem. Nie wiem, przecież... Sabina, jak? Co, z zegarkiem w ręku? Przecież to jest głupie w ogóle. Jest jeżeli podchodzimy z taką intencją do seksualności i uczenia się swojego ciała, no to owszem, to będzie głupie. Ale jeżeli podchodzimy z intencją, chcę się siebie nauczyć i chcę wiedzieć, jak reaguje i ile faktycznie potrzebuje i czego potrzebuje, no to to jest tylko element wzbogacający. Także otwarte głowy, ok? <laughs> Jaki jest cel w ogóle takiego pytania o ten czas? Bo warto go zmierzyć nie tylko jak uprawiasz seks solo, ale też właśnie z partnerem czy partnerką. Ile tego czasu potrzebujesz właśnie. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że gdy ja zaczęłam go mierzyć, no to nie było jakby z zegarkiem w ręku, ale mniej więcej no, wiedziałam, o której idę się położyć do łóżka, żeby sprawić sobie przyjemność i widziałam, o której z niego po prostu schodzę i zerkałam po prostu na zegarek na ścianie i to tyle. I zauważyłam, że potrafię dochodzić, nie wiem, w 3 do 5 minut. No, i to jest spoko, to jest fajna umiejętność. Sęk w tym, że ja jestem jedną z tych kobiet, które miały w ciele zapisaną potężną traumę seksualną. Seksualną, ponieważ doznałam traumy emocjonalnej i ta przełożyła się na moją seksualność bardzo widocznie i odczuwalnie, ale o tym też znowu nie wiedziałam, musiałam się przekonać. Okay. I wiele kobiet podziela coś bardzo podobnego. Mogłyśmy nie doświadczać traumy stricte na tle seksualnym, ale trauma emocjonalna, gdzie traumą, uwaga, jest to, że nie dostajemy tego, co potrzebujemy w danym momencie, bądź dostajemy zupełnie co innego, o co nie prosiłyśmy, czego nie chcemy, a jest nam wmuszane w tym momencie. I... Mogło nie być przy nas nikogo, kto byłby świadkiem tego, co czujemy i jak to przechodzimy. To wszystko zapisuje się w jakiś sposób na traumę. I najgorszą traumą ze wszystkich, w moim odczuciu, to nie jest ta, która jest tak dobitnie mocna, której się nie kwestionuje, bo jeżeli. No, przykro mi to mówić, ale podam ten, ten, ten przykład, właśnie, że jeśli doznałaś gwałtu, to tej traumy nikt nie kwestionuje. Jesteś skrzywdzona, jesteś ofiarą, tak? I, i, I potrzebujesz przez to przejść. Ale każdy z nas doznał jakiejś, i o ile ta jest taka wyraźna, i wiesz, że trzeba coś zrobić z nią, żebyś potrafiła wrócić do swojego jednolitego takiego istnienia, jestestwa, bycia i spokoju, o tyle każdy z nas dostawał. Jakieś mikrourazy, i te mikrourazy całościowo składają się na to, co czujemy i co przechodzimy. Ja o tym też mówiłam w jednym z moich wideo, o tym jak traumy przekładają się na seksualność. W rogu wideo możecie znaleźć odnośnik. Natomiast pamiętajcie, że trauma przekłada się na każdy rejon naszego życia i my możemy nawet nie wiedzieć, jak to głęboko idzie. Jednymi z najgorszych rodzajów traum to są te, do których jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasz system nerwowy jest przyzwyczajony do lekkiego lub średniego napięcia i będąc w lekkim lub średnim napięciu zapomnij o przepływie seksualnym, zapomnij o przyjemności. Ona może się kojarzyć wręcz z zagrożeniem lub z wejściem ponownie w coś, co jest traumatyczne, emocjonalnie. Okay? Dlatego to jest takie ważne, żeby się zagłębić w te rejony siebie i wydobyć na wierzch jakiegoś rodzaju zastoje, które mogą tak na nas pływać. Niemniej, wracając do tematu, zmierzenie tego czasu jest mega istotne. Po pierwsze, właśnie, będziesz wiedzieć, ile go potrzebujesz. Po drugie, musisz go wydłużyć. Potrzebujemy więcej czasu, niż nam się wydaje. My kobiety lubimy sobie myśleć, tak, jestem podniecona, tak, mam, mam już ochotę, mam już ochotę, chciałabym, żeby już do tego doszło i w ogóle. I potem robimy ten błąd, że traktujemy, uwaga, lubrykant jak grę wstępną. Lubrykant ma być ewentualnym takim, no, dodatkiem do pożycia seksualnego, ale nie ma być wymogiem. Ja wiem, i teraz tak, ja wiem, że za chwilę mogę dostać falę... Sprzeciwu wobec tego, co mówię. Niemniej, są takie momenty, są takie chwile, e, takie fazy cyklu, nawet miesięcznego u kobiet, lub po menopauzie, czy w takich chwilach emocjonalnych, kiedy po prostu robi się trochę sucho i wtedy lubrykant jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Ale jeżeli on jest stałym elementem w sypialni, to trzeba się temu przyjrzeć, bo zauważam, co jest bardzo przykre i też dawniej robiłam ten błąd. Lubrykant mi zastępował grę wstępną. Ja nie byłam podniecona, ale jeżeli na przykład się potraktowałam lubrykantem, no to już mogłam uprawiać seks. I ten seks bolał. On nie był jakiś ultraprzyjemny. Mi się dużo przyjemności czerpało z tego, że mój partner dostaje przyjemność, ale nie wiedziałam, że w tym momencie wykorzystuje moje ciało przeciwko mnie samej. I ono się zamykało. Ono powolutku się zamykało. I nawet gdy byłam podniecona i to była jedna z tych kwestii, o których jedna klientka wspomniała jestem podniecona, jestem nabrzmiała, jestem wilgotna dlaczego mnie boli, kiedy mnie penetruje nawet gdy byłam podniecona tu jest ten kawałek mojej historii ból się pojawiał po to, żeby mi pokazać moje ciało próbowało mi powiedzieć w tym momencie hej, ignorujesz mnie. To ja ci teraz pokażę, co robisz źle i w którym rejonie robisz źle. Zwróć na to uwagę. Chcę, żebyś się czegoś nauczyła, a nie ignorowała to i waliła więcej lubrykantu, albo się znieczulała alkoholem czy innymi rzeczami. Po to, żeby yy, odegrać jakąś rolę, potwierdzić swoją wartość czy atrakcyjność? Yy, duh, to jest głupie. <twierdzić> na dłuższą metę nigdy nie będzie to działało pozytywnie. Będzie to drenowało z energii i nigdy nie przyniesie przyjemności. Nie takiej prawdziwej przyjemności. I a propos przyjemności. W jednym z moich wideo wspomniałam o tym, że, może nawet w kilku, nie pamiętam teraz szczerze mówiąc, ale czasami nawiązuję w moich treściach, że orgazm nie zawsze jest takim wskaźnikiem, że seks jest dobry. I podałam taki przykład. Przykład mojej klientki, która jako dziewczynka kilkunastolatka, była molestowana przez swojego kuzyna, i ona, gdy to się działo, mówiła, ona doznawała orgazmów. Ona nie chciała tego, ona nie potrafiła temu odmówić, bo on był większy i silniejszy, i nie wiedziała, dlaczego jej ciało doznaje orgazmów. Ona, jej, jej ciało jej zbrzydło. Ona uznała je za coś, co ją zdradza. Ona uznała, że jej ciało jest jej wrogiem. Jest jej przeciwne, że ono jest zwierzęce, głupie i ona nie będzie miała już nigdy więcej z nim dobrego kontaktu. Zaczęła pracować ze mną, ponieważ się zakochała i chciała, żeby jej życie seksualne było przyjemne, ale gdy tylko jej partner ją dotykał, jej system nerwowy nie był z jej partnerem, tylko w tamtych wydarzeniach. A on się zamknął na przyjemność wtedy, bo tak bardzo skojarzone to było z przemocą, z traumą, właśnie, z typową traumą na tle seksualnym. I zmierzam teraz do tego, że uwaga, tak jak moja klientka w tym dość radykalnym, przykrym przykładzie doznawała orgazmów w trakcie gwałtu, tak trzeba pamiętać, że ten orgazm jest jednak reakcją fizjologiczną, odpowiedzią na pewnego rodzaju stymulację, fizyczną stymulację. I tym samym zmierzam do tego, że podniecenie, nawet jeśli jesteś nabrzmiała i mokra, dlaczego mnie boli, tak? Że podniecenie również może być tylko elementem takiego, takiej odpowiedzi na stymulację. I to nie znaczy, że ono jest dobre. Tak jak tamten orgazm nie był dobry. Dobry orgazm to jest taki, który bierze się z głębokiego przyzwolenia, poddania, yy, pożądania, pragnienia, miłości, bliskości, intymności. Takiej pięknej unii między jednym ciałem a drugim lub między jednym ciałem a jego wnętrzem. Wtedy orgazm jest rozkoszą i ona jest cudowna. I podniecenie może prowadzić do rozkoszy. Jeżeli jest w tym czas, który sobie damy na to, żeby jakby odwijać się tak powolutku, ściągać z siebie tę warstwę i warstwę i warstwę jakiegoś wstydu, napięcia... Czegokolwiek takiego, co może stać na przeszkodzie, ale też posłuchamy właśnie, co to ciało mówi, posłuchamy tego bólu i zamiast wmuszać się w przyjemność, nie wiem czy lubrykantem, czy e, chęcią sprawdzenia się, czy dania komuś przyjemności w imię czegoś tam, whatever, nie wiem jakie są powody, ale bywały różne, to czemu nie posłuchać właśnie tego, co mówi to ciało? Pobyć chwilę z tym bólem i i poprzez obecność przy nim rozpuścić to wszystko. To jest kwestia bardzo głębokiej komunikacji ze sobą. O komunikacji na moim kanale jest masa materiałów. Bardzo do nich odwołuję, ale komunikacja ze sobą, ze swoim ciałem jest tą pierwszą. Sprawdzaj, ile czasu potrzebujesz, żeby osiągnąć takie pełne podniecenie. I pełne podniecenie to jest faktycznie, jesteś nabrzmiała, jesteś wilgotna. I. <ścoughs> Jesteś już na tyle otwarta i chętna, ażeby ktoś w Ciebie wszedł. Czy twój partner, czy twoja partnerka, czy, czy twoje palce, czy zabawka, czy cokolwiek takiego, cokolwiek wybierzesz, czy kogokolwiek wybierzesz, ale Twoje ciało jest chętne i otwarte i przyjmuje z radością. Przyjmuje po prostu spokojnie. I jednocześnie w tym spokoju jest dużo takiego poruszenia też. I to, jest, to jest przepiękny symptom, przepiękny objaw, Jedności ze sobą, spójności ze sobą. Ciało nie kłamie. Ciało cię nigdy nie okłamie. Umysł może dawno wyprzeć to, co w ciele jest zmagazynowane. I jeżeli połączysz się ze swoim ciałem, to będziesz wiedziała, jak z niego korzystać, właśnie z tego potencjału, który w nim jest. I buduj właśnie dobre podniecenie. Dobre podniecenie się buduje poprzez no, danie sobie dużo przyjemności. Przyjemność. Nie ma na celu orgazmu. Przyjemność ma na celu przyjemność. Proces, bycie w nim, smakowanie, testowanie, sprawdzanie. Co lubię, czego nie lubię, co jest moim tak, co jest moim nie. Tu jest moje może, może to tak, może to się stanie tak, może to się stanie nie, ale spróbuję, pobędę w tym, poczuję, posmakuję. To jest ważne, żeby budować takie rzeczy, nabierać tej świadomości siebie, swoich potrzeb. Tego, co możemy dać, jak coś przyjmujemy, i umieć to zakomunikować. Dając sobie na to, no właśnie czas. Dając sobie czas. I ostatni aspekt, o którym naprawdę bardzo warto wspomnieć, to ja dawna, i moje kliencki, gdy ze mną rozmawiały, jak, jak się je spytałam, a czy ćwiczysz mięśnie dla miednicy, czy ćwiczysz joni, no to mówiły, że nie. ja dawniej też nie ćwiczyłam. Ale zaciekawiłam się tematem, i zaczęłam ją ćwiczyć. I to był game changer. Dlaczego? Bo nagle e, nie zadawałam sobie pytania, skąd wiedzieć, że jestem podniecona, bo ja po prostu czułam. Zaczęłam to czuć. Zaczęłam to czuć, ponieważ gdy ćwiczysz mięśnie dla miednicy, gdy ćwiczysz wnętrze pochwy, to uwaga, te mięśnie stają się bardziej sprężyste, są dłuższe, bardziej grube, elastyczne nawilżenie się zwiększa, naturalna rubrykacja się zwiększa. Wspomnę w tym momencie jedną moją klientkę, która była już po menopauzie i w tym momencie ona sama, pozdrawiam Cię serdecznie Asiu, dziękuję, że mogę podzielić się tym, ona sama jest wspaniałym potwierdzeniem tego, jak bardzo lekarze, ginekolodzy i w ogóle cały świat jest w wielkim po prostu okłamaniu, jeśli chodzi o to, że kobiety po menopauzie stają się suche. Nieprawda! Jak nie ćwiczą... Owszem, mogą i mogą doświadczać bardzo przykrych symptomów, takich jak obniżanie i wypadanie ścian pochwy, lub obniżanie i wypadanie macicy nawet, I nietrzymanie moczu. To dotyka tak wielu kobiet, a coś takiego jest kompletnie do uniknięcia, tylko i aż ćwiczeniami. A się zrobiła tak, że zaczęła faktycznie z wielką dyscypliną ćwiczyć codziennie po 5 minut rano i wieczorem mięśnie dla miednicy. I robiła to poprzez to, że kupiła sobie jajko do joni i z wydechem zaciskała mięśnie na miednicy, a z wydechem rozluźniała. I naprawdę, protokół jest prosty. Jeżeli potrzebujesz, to na serio, tylko tyle trzeba. Nie trzeba więcej. I znajdziesz swój rytm, czy zaciskasz mięśnie na miednicy z wydechem, czy z wydechem, lub odwrotnie. To jest, to jest twoje już po twojej stronie. Ale jakby inwestowanie tak niewielkiej ilości czasu. W coś co później przekłada się nie tylko na zdrowie, ale też na niesamowitą przyjemność. I na to, że Asia, która zaczęła te ćwiczenia, okej, okay, która sama mówiła o tym, że yy, ja mam tam sacharę, <grymne> pewnego razu pochwaliła mi się, że to było lato, siedzę sobie na krześle, akurat ćwiczę, a potem wstaję z tego krzesła i widzę, że zostawiam wilgoć po sobie. To był dla niej wielki sukces. jakkolwiek to brzmi jasne, może ktoś w tym momencie powie, ej, w ogóle nie, ja pierdzielę serio. Jeżeli tak pomyślisz, no to, to, to nie jest kanał dla ciebie w ogóle. Unsubscribe. Niemniej, ona pokazała swoją osobą, jak bardzo właśnie te środowiska lekarskie się mylą. To nie jest prawda, że jesteśmy skazane w pewnym wieku na to, że już będzie Sahara. Nie, jeżeli ćwiczymy mięśnie na miednicy. To nie. Ja o tym też zrobiłam materiał i bardzo zachęcam do ćwiczeń mięśni, mięśni na miednicy. Są dwa filmy, które Wam bardzo polecam na moim kanale Ćwicz Joni i drugi Nie chcesz ciasnej Joni. Tak jest, bo nie chcesz ciasnej, chcesz silną. <laughs> I uwaga, jeżeli postawisz właśnie na dobre podniecenie, na zbadanie czasu i wydłużanie go, czasu, który potrzebujesz, żeby się podniecić. I postawisz też na to, by ćwiczyć swoją jonię. I, I uwaga, możesz też ćwiczyć z partnerem, gdy on jest w tobie. Bardzo polecam. On będzie też zachwycony. <grym> to jeżeli postawisz na te trzy aspekty serio, no zyskasz bardzo dużo. A na pewno nie stracisz. <grym> Mam nadzieję, że ten materiał jest dla Was czymś, co Wam pomoże, czymś, co Was nakieruje odrobinę. I... Tak jak zawsze życzę Wam soczystości, namoczności i rzek rozkoszy. Do usłyszenia, do zobaczenia.